Znów to czujesz? Wszystko nie tak? Posłuchajcie fragmentów nowej powieści Izabeli Frączyk Wszystko nie tak, a od razu poczujecie, że wszystko wraca na swoje miejsce. Polecam Malwina Bus. Ewa odgarnęła z oczu nieco przydługą jasną grzywkę i przekręciła pokrętło radia na cały regulator. Uwielbiała słuchać muzyki w samochodzie. Właściwie było to jedyne miejsce, gdzie mogła skupić się na słuchaniu. W domu zawsze pochłaniało ją coś innego i nawet jeśli gdzieś w tle brzęczało radio, nie poświęcała mu uwagi. Zwykle skoncentrowana na pracy lub własnych myślach, ostatnio odprężała się właśnie w trakcie jazdy. Z głośników popłynęły ogniste rytmy, inspirowane Afryką, a ona, wydzierając się na cały głos, dołączyła do wokalisty. Wcześniej upewniła się tylko, że zamknęła wszystkie okna i że nikt jej nie usłyszy. Od dziecka nie zdradzała nawet najmniejszych zdolności wokalnych, a fałszowała tak, że uszy puchły. Niemniej za młodu wcale jej to nie przeszkadzało. Dopiero później, mniej więcej w wieku licealnym, zdała sobie sprawę, że kim jak kim, ale śpiewaczką nie zostanie na pewno. I przestała próbować. Ostatnio złapała się na tym, że udaje nawet przy śpiewaniu 100 lat i nie wydaje z siebie żadnego dźwięku. W jej wykonaniu kończyło się na otwieraniu ust. Ale teraz wykrzyczała coś w języku suahili i podrygując w rytmie rodem z murzyńskiej potańcówki, pokonała ostatni zakręt. Świadoma, że na zewnątrz słychać charakterystyczne dudnienie, przyciszyła radio i statecznie zajechała na strzeżony parking. Skinęła dłonią na powitanie siwemu właścicielowi, jak gdyby nigdy nic zaparkowała na swoim miejscu. Zanim opuściła przytulne wnętrze, zerknęła we wsteczne lusterko, by skontrolować stan makijażu poprawiła morelowy błyszczyk na ustach i pogwizdując wesoło pod nosem, wbiegła do pobliskiego sklepiku. Była głodna jak wilk, więc od razu zaatakowała zamrażarkę z gotowymi pierogami. Pechowo te z owocami właśnie się skończyły. Sięgnęła po pyzy z mięsem, dokupiła opakowanie prażnej cebulki i łypnęła w stronę witryny z wędlinami. Do pełni szczęścia brakowało jej tylko skwarek, ale słonina, zgodnie z zapewnieniem sprzedawczyni, też już wyszła. Do tego padł terminal do płatności kartą i właśnie skończyła się rolka z papierem do drukowania paragonów. – Jak pech, to na całego – powiedziała do siebie sprzedawczyni. – No właśnie – przytaknęła Ewa. Słowom zawtórowało głośne burczenie w brzuchu. Nowa rolka upadła na podłogę i poturlała się za lodówkę z napojami. – Nie no – stojący za Ewą mężczyzna westchnął z irytacją. – Przepraszam, ale czy możecie mi państwo pomóc odsunąć te chłodnie? – to był ostatni papier do paragonów. Sprzedawczyni uśmiechnęła się z wdziękiem, ale widocznie według niecierpliwego mężczyzny miała go zbyt mało, bo fuknął w ściekle, zostawił zakupy i złożecząc pod nosem wyszedł na zewnątrz. Dobrze, że lodówka miała kółka. Obie kobiety bowiem nie grzeszyły ani wzrostem, ani posturą. Za to tryskały entuzjazmem i w mig poradziły sobie z odsunięciem ciężkiego sprzętu. Ewa w końcu zapłaciła i bez zwłoki pobiegła do siebie. Rzuciła wszystko na podłogę w przedpokoju i od razu nastawiła garnek z wodą na pyzy. W oczekiwaniu na wrzątek dorwała się do pudełka z lodami. Na jej twarzy zagościł wyraz błogości. Uwielbiała swoje ostatnie odkrycie, czyli lody o smaku ciasteczek. Mogła się nimi zajadać do znudzenia. Natura wyposażyła ją w niesłychaną przemianę materii, więc mogła sobie grzeszyć, ile dusza zapragnie. Nieraz łapała w restauracjach obce, zazdrosne spojrzenia, bo była w stanie pochłonąć naprawdę sporo, jak na swoje niespełna 160 cm wzrostu i 45 kg wagi. Sama marzyła o okrągłej pupie i wydatnym biuście, podczas gdy jej koleżanki dałyby się pokroić za wystające żebra i brzuch dosłownie wessany do środka. Na szczęście, w trakcie pisania pracy doktorskiej nie ruszała się tyle co zwykle, więc wreszcie udało jej się nabrać nieco upragnionej masy. Teraz walczyła, by jej nie utracić. W końcu przestała wyglądać jak zabiedzony kurczak, ale i tak, mimo jej blisko 32 lat, nieraz przez pomyłkę brano ją za dziecko. Drobna, aniołkowata buzia, jaśniutkie włosy i niebieskie oczy sprawiały, że całość nasowała skojarzenia z nieletnią, wątłą pastereczką, która wymaga nieustannej opieki. Tymczasem Ewa z wyróżnieniem ukończyła architekturę i zawodowo radziła sobie całkiem nieźle. Jeszcze na studiach zdobyła kilka prestiżowych nagród projektowaniu szczególnie upodobała sobie proste rozwiązania i geometryczne bryły o ostrych krawędziach, co przy wykorzystaniu ekskluzywnych materiałów wykończeniowych i w połączeniu z surowym betonem dawało oszałamiający efekt. Tymczasem w Polsce jej styl nie spotykał się z aprobatą klientów. Na topie nieustannie znajdowały się wszelkiego rodzaju dworki i hacjendy, które szczęśliwie wyparły modne przez lata niby zamki a Gargamel z obowiązkową basztą stanowiącą główny element. Owszem, podmiejskie krajobrazy zyskały nieco na tej zmianie trendu, ale Ewa nie bardzo potrafiła odnaleźć się w tym, czego nie czuła. Aby wyżyć z własnego niewielkiego studia, często musiała naginać kark do fanaberii klientów. Tyle, że robiła to bez przekonania, pewna, że jej projektom na zamówienie brak jest tego czegoś, co sprawia, że pracując po nocach, architekt czuje ciarki na plecach. Rozwiązania były więcej niż przyzwoite, klienci i zadowoleni, ale projektantka wiedziała, że w tym wszystkim brakuje duszy.